Artykuł 9. Wierzę w święty Kościół powszechny. Chrystus jest światłem narodów. Obecny święty Sobór zgromadzony w Duchu Świętym gorąco pragnie oświecić wszystkich ludzi jego jasnością, promieniującą na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tymi słowami rozpoczyna się konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II. Sobór wskazuje w ten sposób, że artykuł wiary o Kościele całkowicie zależy od artykułów dotyczących Jezusa Chrystusa. Kościół nie ma innego światła niż światło Chrystusa. Według obrazu drugiego Ojcem Kościoła jest on podobny do księżyca, którego całe światło jest odbiciem światła słońca. Artykuł o Kościele zależy także całkowicie od artykułu o Duchu Świętym, który go poprzedza. W pierwszym więc Duch Święty ukazuje się jako absolutne źródło wszelkiej świętości, w drugim Boski Duch ukazuje się jako bijące źródło świętości Kościoła. Według określenia Ojców Kościoła, Kościół jest miejscem, gdzie zakwita Duch. Wiara, że Kościół jest święty i powszechny, katolicki oraz że jest jedny i apostolski, jak dodaje symbol nicejsko-konstantynopolitański, jest nieodłączna od wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W symbolu apostolskim wyznajemy wiarę w święty Kościół, credo ecclesiam. Ale składnia łacińska używa tu innej formy niż w artykule odnoszącym się do wiary w Boga, credo in Deum. By nie mieszać Boga i jego dzieł, lecz by wyraźnie przypisać dobroci Bożej wszystkie dary, jakich udzielił swojemu Kościołowi. Paragraf pierwszy. Kościół w zamyśle Bożym. Nazwy i obrazy Kościoła. Słowo Kościół, eklezja, z greckiego ekkalein, wołać poza, oznacza zwołanie, określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. Jest to pojęcie często używane w Starym Testamencie w języku greckim w odniesieniu do zgromadzenia ludu wybranego przed Bogiem, przede wszystkim zgromadzenie pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał prawo i został ustanowiony przez Boga jego świętym ludem. Pierwsza wspólnota tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, określając się jako Kościół, uznaje się za spadkobierczynię tamtego zgromadzenia. W niej Bóg zwołuje swój lud ze wszystkich krańców ziemi. Pojęcie Kyriake, od którego pochodzą Church, Kirche, znaczy ta, która należy do Pana. W języku chrześcijańskim pojęcie Kościół oznacza zgromadzenie liturgiczne, a także wspólnotę lokalną lub całą powszechną wspólnotę wierzących. Te trzy znaczenia są zresztą nierozłączne. Kościół jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Istnieje on we wspólnotach lokalnych i urzeczywistnia się jako zgromadzenie liturgiczne, przede wszystkim eucharystyczne. Kościół żyje słowem i ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób jego ciałem. Symbole Kościoła. W Piśmie Świętym znajdujemy bardzo liczne obrazy i figury powiązane między sobą. Za ich pośrednictwem objawienie mówi o niezgłębionej tajemnicy Kościoła. Obrazy wzięte ze Starego Testamentu są różnymi wariantami podstawowej idei, jaką jest idea ludu Bożego. W Nowym Testamencie wszystkie te obrazy nabierają nowego znaczenia przez fakt, że Chrystus staje się głową tego ludu, który jest więc jego ciałem. Pierwsze miejsce zajmują obrazy wzięte z życia pasterskiego, rolnictwa, budownictwa, a także z życia rodzinnego i zaślubin. Kościół jest owczarnią, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus. Jest trzodą, której sam Bóg zapowiedział, że będzie jej pasterzem i której owce, chociaż rządzone przez pasterzy ludzi, są jednak nieustannie prowadzone i karmione przez samego Chrystusa, dobrego pasterza i księcia pasterzy, który oddał swoje życie za owce. Kościół jest polem uprawnym lub rolą Bożą. Na tej roli rośnie stare drzewo oliwne, którego świętym korzeniem byli patriarchowie i na którym to drzewie dokonało się i dokona pojednanie Żydów i pogan. Rola ta jest uprawiana przez niebieskiego rolnika jako winnica wybrana. Prawdziwym krzewem winnym jest Chrystus, udzielający życia i wzrostu latoroślom, którymi my jesteśmy. Za pośrednictwem Kościoła trwamy w Nim i bez Niego nic nie możemy uczynić. Bardzo często Kościół jest nazywany Bożą budowlą. Pan porównał siebie samego do kamienia odrzuconego przez budujących, który jednak stał się kamieniem węgielnym. Na tym fundamencie apostołowie zbudowali Kościół. Od tego fundamentu wziął on trwałość i spoistość. Ta budowla jest ozdabiana różnymi określeniami. Jest domem Boga, w którym mieszka jego rodzina. Jest mieszkaniem Boga w duchu, przybytkiem Boga z ludźmi.
a przede wszystkim świętą świątynią, która ukazywana jako sanktuarium zbudowane z kamieni jest czczona przez świętych ojców, a w liturgii jest słusznie upodobniona do miasta świętego, Nowego Jeruzalem. W tę świątynię, niby żywe kamienie, jesteśmy wbudowani tu na ziemi. Jan Ewangelista kontempluje to miasto święte przy odnowieniu świata, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Kościół, nazywany także Górnym Jeruzalem i naszą Matką, jest przedstawiany jako niepokalana oblubienica niepokalanego baranka, którą Chrystus umiłował i wydał za nią samego siebie, aby ją uświęcić, którą złączył ze sobą węzłem nierozerwalnym i nieustannie ją żywi i pielęgnuje. Początek, założenie i posłanie Kościoła. Aby zgłębić tajemnicę Kościoła, trzeba rozważyć przede wszystkim jego początek w zamyśle Trójcy Świętej oraz jego stopniową realizację w historii. Zamysł zrodzony w sercu Ojca. Odwieczny Ojciec najzupełniej wolnym i tajemniczym zamysłem swej mądrości i dobroci stworzył cały świat, postanowił podnieść ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym, do którego powołuje wszystkich ludzi w swoim Synu, wierzących w Chrystusa, postanowił zwołać w Kościół Święty. Ta rodzina Boża konstytuuje się i urzeczywistnia stopniowo w ciągu kolejnych etapów historii ludzkiej według postanowień Ojca. Kościół więc, zapowiedziany w figurach już od początku świata, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, założony w czasach ostatecznych, został ukazany przez wylanie Ducha, a osiągnie swoje wypełnienie w chwale na końcu wieków. Kościół zapowiedziany w figurach już od początku świata. Świat został stworzony ze względu na Kościół, mówili chrześcijanie pierwszych wieków. Bóg stworzył świat ze względu na komunię w Jego boskim życiu, która realizuje się przez zwołanie ludzi w Chrystusie. Tym zwołaniem jest Kościół. Kościół jest celem wszystkich rzeczy i nawet bolesne wydarzenia, takie jak upadek aniołów i grzech człowieka, zostały dopuszczone przez Boga tylko jako okazja i środek do ukazania całej mocy Jego ramienia, ogromu miłości, jakiej chciał udzielić światu. Jak wolą Bożą jest czyn, a tym czynem jest świat, tak Jego intencją jest zbawienie człowieka i ta intencja nazywa się Kościołem. Kościół przygotowany w Starym Przymierzu. Zwołanie ludu Bożego zaczyna się w chwili, w której grzech niszczy jedność ludzi z Bogiem oraz komunię ludzi między sobą. Zgromadzenie Kościoła jest w pewnym sensie reakcją Boga na chaos spowodowany przez grzech. To ponowne zjednoczenie dokonuje się tajemniczo w łonie wszystkich narodów. W każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Przygotowanie pośrednie do zgromadzenia ludu Bożego zapoczątkowuje powołanie Abrahama, któremu Bóg obiecuje, że stanie się ojcem wielkiego narodu. Przygotowanie bezpośrednie następuje wraz z wybraniem Izraela jako ludu Bożego. Przez wybranie Izrael ma być znakiem przyszłego zjednoczenia wszystkich narodów. Jednak już prorocy oskarżają Izraela, że zerwał przymierze i że zachował się jak nierządnica. Zapowiadają oni nowe i wieczne przymierze. Chrystus ustanowił to nowe przymierze. Kościół ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. Urzeczywistnienie w pełni czasów zbawczego planu Ojca jest zadaniem Syna. Taki jest motyw Jego posłania. Pan Jezus bowiem zapoczątkował Kościół swój, głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejście Królestwa Bożego, obiecanego od wieków w Piśmie. Aby wypełnić wolę Ojca, Chrystus zapoczątkował Królestwo Niebieskie na ziemi. Kościół jest Królestwem Chrystusa obecnym już w tajemnicy. Królestwo to zaczyna jaśnieć dla ludzi w słowie, czynach i obecności Chrystusa. Przyjąć słowo Jezusa to przyjąć samo Królestwo Boże. Zalążkiem i początkiem Królestwa jest mała trzutka tych, których Jezus przyszedł zwołać wokół siebie i których On sam jest pasterzem. Stanowią oni prawdziwą rodzinę Jezusa. Tych, których zgromadził wokół siebie, nauczył nowego sposobu postępowania, a także swojej modlitwy. Pan Jezus nadał swojej wspólnocie strukturę, która będzie trwała aż do całkowitego wypełnienia Królestwa. Przede wszystkim dokonał tego przez wybór 12 z Piotrem jako ich głową, reprezentując 12 pokoleń Izraela. Są oni fundamentami Nowego Jeruzalem. 12 oraz inni uczniowie uczestniczą w posłaniu Chrystusa, w Jego władzy, a także w Jego losie. Przez wszystkie te działania Chrystus przygotowuje i buduje swój Kościół.
Przede wszystkim jednak Kościół narodził się z całkowitego daru Chrystusa dla naszego zbawienia, uprzedzonego w ustanowieniu Eucharystii i zrealizowanego na krzyżu. Znakiem tego początku i wzrastania Kościoła jest krew i woda wypływające z otwartego boku Jezusa ukrzyżowanego, albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. Jak Ewa została utworzona z boku śpiącego Adama, tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu. Kościół ukazany przez Ducha Świętego. Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym duchu dostęp do Ojca. Wtedy Kościół publicznie ujawnił się wobec tłumów i zaczęło się rozszerzanie Ewangelii. Kościół, będąc zwołaniem wszystkich ludzi do zbawienia, ze swej natury jest misyjny, posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby czynić je uczniami. Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje. Kościół więc wyposażony w dary swego założyciela i wiernie zachowujący jego przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia, otrzymuje posłanie głoszenia Królestwa Chrystusa i Boga i zapoczątkowania go wśród wszystkich narodów oraz stanowi zalążek i początek tego Królestwa tu na ziemi. Kościół wypełniony w chwale. Kościół osiągnie swoje wypełnienie tylko w chwale nieba, w chwili chwalebnego powrotu Pana. Do tego dnia Kościół kontynuuje swoją pielgrzymkę wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga. Tu na ziemi czuje się na wygnaniu z daleka od Pana, tęskni do Królestwa w pełni dokonanego i pragnie połączenia się z Królem swoim w chwale. Wypełnienie Kościoła w chwale, a za jego pośrednictwem wypełnienie świata, dokona się jedynie przez przejście ciężkich prób. Tylko wtedy wszyscy sprawiedliwi, poczynając od Adama, od Abla Sprawiedliwego, aż po ostatniego wybranego, zostaną zgromadzeni w Kościele Powszechnym u Ojca. Misterium Kościoła. Kościół jest w historii, ale równocześnie ją przekracza. Jedynie oczami wiary można w jego rzeczywistości widzialnej dostrzec również rzeczywistość duchową, będącą nośnikiem życia Bożego. Kościół równocześnie widzialny i duchowy. Chrystus, jedyny pośrednik, ustanowił tu na ziemi swój Kościół Święty, wspólnotę wiary, nadziei i miłości, jako organizm widzialny, nieustannie go podtrzymuje i przez niego rozlewa na wszystkich prawdę i łaskę. Kościół jest równocześnie społecznością wyposażoną w strukturę hierarchiczną i mistycznym ciałem Chrystusa, zgromadzeniem widzialnym i wspólnotą duchową, Kościołem ziemskim i Kościołem obdarowanym już dobrami niebieskimi. Te wymiary tworzą jedną rzeczywistość złożoną, która zrasta się z pierwiastka boskiego i ludzkiego. Do istoty Kościoła należy to, że jest on ludzki i jednocześnie boski, widzialny i wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany w kontemplacji, obecny w świecie, a jednak pielgrzymujący. Wszystkie te właściwości posiada w taki mianowicie sposób, że to, co ludzkie, jest podporządkowane Bożemu i skierowane do Bożego, widzialne do niewidzialnego, życie czynne do kontemplacji, a to, co doczesne, do miasta przyszłego, którego szukamy. O pokoro, o wzniosłości, namiocie Kedaru i sanktuarium Boga, mieszkanie ziemskie, królewski zamku, domu z gliny i królewska komnato, śmiertelne ciało i świątynia światła, w końcu przedmiocie pogardy dla pysznych i oblubienicy Chrystusa. Smagła jesteś, ale piękna, córo jerozolimska, a chociaż zmęczenie i boleść długiego wygnania czynią cię wybladłą, to jednak zdobi cię wdzięk niebieski. Kościół, misterium zjednoczenia ludzi z Bogiem. Chrystus wypełnia i objawia w Kościele swoją własną tajemnicę jako cel zamysłu Bożego. Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. Święty Paweł nazywa wielką tajemnicą oblubieńcze zjednoczenie Chrystusa z Kościołem, ponieważ Kościół jest zjednoczony z Chrystusem jako swoim oblubieńcem. Także on sam staje się tajemnicą. Kontemplując w nim tę tajemnicę, święty Paweł pisze: Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Taka komunia ludzi z Bogiem w Kościele przez miłość, która nigdy nie ustaje, jest celem, do którego dąży to wszystko, co jest w nim środkiem sakramentalnym, związanym z tym światem, którego przeznaczeniem jest przeminięcie.
Cała jego struktura jest całkowicie podporządkowana świętości członków Chrystusa. Świętość mierzy się według wielkiej tajemnicy, w której oblubienica odpowiada darem miłości na dar oblubieńca. Maryja wyprzedza nas wszystkich na drodze do świętości, która jest tajemnicą Kościoła jako oblubienicy, bez skazy czy zmarszczki. Z tego powodu wymiar maryjny Kościoła wyprzedza jego wymiar piotrowy. Kościół, powszechny sakrament zbawienia. Greckie słowo mysterion zostało przetłumaczone na język łaciński za pomocą dwóch pojęć – mysterium i sakramentum. W późniejszej interpretacji pojęcie sakramentum wyraża precyzyjny i widzialny znak ukrytej rzeczywistości zbawienia, wskazywanej przez pojęcie mysterium tajemnica. W tym sensie sam Chrystus jest tajemnicą mysterium zbawienia. Non est enim aliud Dei mysterium nisi Christus. Nie ma innej tajemnicy Boga niż Chrystus. Zbawczym dziełem Jego świętego i uświęcającego człowieczeństwa jest sakrament zbawienia, który ujawnia się i działa w sakramentach Kościoła. Są one nazywane przez Kościoły wschodnie także świętymi misteriami. Siedem sakramentów to znaki i narzędzia, za pośrednictwem których Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa głowy w Kościele, który jest Jego ciałem. Kościół posiada więc i rozdziela łaskę niewidzialną, którą oznacza. Właśnie w tym analogicznym sensie jest nazywany sakramentem. Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Bycie sakramentem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem jest pierwszym celem Kościoła, ponieważ komunia między ludźmi opiera się na zjednoczeniu z Bogiem. Kościół jest także sakramentem jedności rodzaju ludzkiego. Taka jedność jest już w nim zapoczątkowana, ponieważ gromadzi on ludzi z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. Kościół jest równocześnie znakiem i narzędziem pełnej realizacji tej jedności, która musi się jeszcze wypełnić. Jako sakrament Kościół jest narzędziem Chrystusa, w jego rękach jest narzędziem odkupienia wszystkich, powszechnym sakramentem zbawienia, przez który Chrystus ukazuje i zarazem realizuje tajemnicę miłości Boga do człowieka. Kościół jest widzialnym planem miłości Boga do człowieka, planem, który pragnie, aby cały rodzaj ludzki utworzył jeden lud Boży, zrósł się w jedno ciało Chrystusa i scalił się w budowie jednej świątyni Ducha Świętego. Słowo Kościół oznacza zwołanie, wskazuje ono na zgromadzenie tych, których Słowo Boże zwołuje, by utworzyli lud Boży, karmieni ciałem Chrystusa, sami stają się oni ciałem Chrystusa. Kościół jest równocześnie drogą i celem zamysłu Bożego, zapowiedziany w figurach, w stworzeniu, przygotowany w Starym Przymierzu, założony przez słowa i czyny Jezusa Chrystusa, urzeczywistniony za pośrednictwem Jego odkupieńczego krzyża i Jego zmartwychwstania, został ukazany jako misterium zbawienia przez wylanie Ducha Świętego. Osiągnie swoje wypełnienie w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych ziemi. Kościół jest równocześnie widzialny i duchowy, jest społecznością hierarchiczną i mistycznym ciałem Chrystusa. Jest jeden, utworzony z elementu ludzkiego i elementu boskiego. To czyni go tajemnicą, którą może przyjąć tylko wiara. Kościół jest na tym świecie sakramentem zbawienia, znakiem i narzędziem jedności Boga i ludzi. Paragraf drugi. Kościół, lud Boży. Ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego. Kościół, lud Boży. W każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu, ktokolwiek się Go lęka i postępuje sprawiedliwie. Podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył. Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród izraelski, z którym zawarł przymierze i który stopniowo pouczał. Wszystko to jednak wydarzyło się jako przygotowanie i jako typ owego przymierza, nowego i doskonałego, które miało być zawarte w Chrystusie. Chrystus ustanowił to nowe przymierze, to znaczy Nowy Testament, w swojej krwi, powołując spośród Żydów i pogan lud, który nie wedle ciała, lecz dzięki duchowi zrość się miał w jedno. Cechy charakterystyczne ludu Bożego. Lud Boży posiada cechy charakterystyczne, które zdecydowanie odróżniają go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych w historii.
Jest on ludem Bożym. Bóg nie jest własnością żadnego narodu. To on nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś nie byli ludem. Wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty. Członkiem tego ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne, ale przez narodzenie z wysoka, z wody i z ducha, to znaczy przez wiarę w Chrystusa i chrzest. Zwierzchnikiem, głową tego ludu jest Chrystus, namaszczony Mesjasz, ponieważ to samo namaszczenie, czyli Duch Święty, spływa z głowy na ciało, dlatego jest on ludem mesjańskim. Udziałem tego ludu jest godność i wolność synów Bożych, w których sercach Duch Święty mieszka jak w świątyni. Jego prawem jest nowe przekazanie miłości, tak jak umiłował nas sam Chrystus. Jest to nowe prawo Ducha Świętego. Jest posłany, aby być solą ziemi i światłem świata. Stanowi dla całego rodzaju ludzkiego potężny zalążek jedności, nadziei i zbawienia. Jego celem jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga, mające rozszerzać się coraz dalej, aż na końcu wieków dopełnione zostanie również przez Boga. Lud kapłański, prorocki i królewski. Jezus Chrystus jest tym, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i którego ustanowił kapłanem, prorokiem i królem. Cały lud Boży uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność za posłanie i służbę, jakie z nich wynikają. Wchodząc do ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się uczestnictwo w szczególnym powołaniu tego ludu, w jego powołaniu kapłańskim. Chrystus Pan, kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu. Ochrzczeni bowiem poświęceni są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym jako dom duchowy i święte kapłaństwo. Święty lud Boży uczestniczy także w funkcji prorockiej Chrystusa. Dokonuje się to przede wszystkim przez nadprzyrodzony zmysł wiary, który jest zmysłem całego ludu Bożego, świeckich i hierarchii, gdy niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym, gdy pogłębia jej rozumienie i staje się świadkiem Chrystusa pośród tego świata. Wreszcie lud Boży uczestniczy w królewskiej funkcji Chrystusa. Chrystus urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Chrystus, Król i Pan Wszechświata, stał się sługą wszystkich. Nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Dla chrześcijanina służyć mu znaczy panować szczególnie w ubogich i cierpiących, w których Kościół rozpoznaje obraz swojego ubogiego i cierpiącego założyciela. Lud Boży urzeczywistnia swoją godność królewską, żyjąc zgodnie z tym powołaniem do służby z Chrystusem. Wszystkim odrodzonym w Chrystusie znak krzyża nadaje królewską godność, namaszczenie zaś Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. Wszyscy zatem chrześcijanie napełnieni duchem i mądrością powinni być świadomi, że oprócz szczególnych zadań naszego urzędu przysługuje im godność królewska oraz udział w funkcji kapłańskiej. Cóż jest bowiem bardziej królewskiego niż to, że dusza potrafi kierować swoim ciałem w poddaniu Bogu? Cóż jest bardziej kapłańskiego, jak poświęcić Panu czyste sumienie i składać na ołtarzu serce nieskalane ofiary pobożności? Kościół, ciało Chrystusa. Kościół jest komunią z Chrystusem. Od początku Jezus włączył swoich uczniów do swojego życia, objawił im tajemnicę Królestwa, dał im udział w swoim posłaniu, w swojej radości i w swoich cierpieniach. Jezus mówi o jeszcze głębszej komunii między Nim i tymi, którzy pójdą za Nim. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Zapowiada także tajemniczą i rzeczywistą komunię między swoim i naszym ciałem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Kiedy uczniowie Jezusa zostali pozbawieni Jego widzialnej obecności, Jezus nie zostawił ich jednak sierotami. Obiecał pozostać z nimi aż do końca czasów i posłał im swego ducha. Komunia z Jezusem stała się przez to w jakiś sposób jeszcze bardziej intensywna. Udzielając bowiem ducha swego, braci swoich powołanych ze wszystkich narodów, ustanowił sposób mistyczny jako ciało swoje. Porównanie Kościoła do ciała wyjaśnia wewnętrzną więź między Kościołem i Chrystusem. Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w nim, w jego ciele.
Należy szczególnie podkreślić trzy aspekty Kościoła jako ciała Chrystusa. Jedność wszystkich członków między sobą dzięki ich zjednoczeniu z Chrystusem. Chrystus jako głowa ciała, Kościół jako oblubienica Chrystusa. Jedno ciało. Wierzący, którzy odpowiadają na Słowo Boże i stają się członkami ciała Chrystusa, zostają ściśle zjednoczeni z Chrystusem. W ciele tym życie Chrystusowe rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą się w sposób tajemniczy i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym Chrystusem. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do chrztu, przez który jednoczymy się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, oraz do Eucharystii, przez którą uczestnicząc w sposób rzeczywisty w ciele Pańskim wznosimy się do wspólnoty z Nim i nawzajem ze sobą. Jedność ciała nie eliminuje różnorodności członków. W budowaniu ciała Chrystusa bierze udział różnorodność członków i funkcji. Jeden jest Duch, który na pożytek Kościoła rozdziela różne swoje dary na miarę swych bogactw i potrzeb posługiwania. Jedność ciała mistycznego rodzi i pobudza wśród wiernych miłość. Stąd jeśli jeden członek cierpi, wespół z nim cierpią wszystkie członki, a jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki wespół z nim się radują. Jedność ciała mistycznego przezwycięża w końcu wszystkie podziały, bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Chrystus jest głową tego ciała. Chrystus jest głową ciała, Kościoła. On jest zasadą stworzenia i odkupienia, wywyższony w chwale Ojca, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Ma je przede wszystkim nad Kościołem, przez który rozciąga swoje królestwo na wszystko. Chrystus jednoczy nas ze swoją Paschą. Wszystkie członki powinny starać się upodobnić do Niego, aż Chrystus w nich się ukształtuje. Dlatego dopuszczeni jesteśmy do tajemnic Jego życia, złączeni jesteśmy z Jego cierpieniami, jak ciało z głową, współcierpiąc z Nim, abyśmy też wespół z Nim byli uwielbieni. Chrystus przyczynia się do naszego wzrostu, abyśmy wzrastali ku Niemu, naszej głowie. Chrystus rozdziela w swoim ciele, którym jest Kościół, dary i posługi, przez które pomagamy sobie wzajemnie na drodze zbawienia. Chrystus i Kościół tworzą więc całego Chrystusa, Christus Totus. Kościół stanowi jedno z Chrystusem. Święci mają bardzo żywą świadomość tej jedności. Cieszmy się więc i składajmy dziękczynienie nie tylko za to, że uczynił nas chrześcijanami, lecz samym Chrystusem. Czy rozumiecie, bracia, jakie łaski udzielił nam Bóg, dając nam Chrystusa jako głowę? Skoro bowiem On jest głową, my jesteśmy członkami. Jesteśmy całym człowiekiem, On i my, pełnia Chrystusa, głowa i członki. Jaka ta głowa i jakie to członki? Chrystus i Kościół. Nasz Odkupiciel okazał się jedną i tą samą osobą, co Kościół, którą przyjął. Głowa i członki są jakby jedną i tą samą osobą mistyczną. Słowa świętej Joanny d'Arc, skierowane do jej sędziów, streszczają wiarę świętych doktorów i wyrażają właściwe odczucie wierzącego. Uważam, że Jezus Chrystus i Kościół stanowią jedno i nie należy robić z tego trudności. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Jedność Chrystusa i Kościoła, głowy i członków ciała, zawiera także różnicę między Chrystusem i Kościołem w relacji osobowej. Ten aspekt jest często wyrażany w obrazie oblubieńca i oblubienicy. Obraz Chrystusa jako oblubieńca Kościoła został przygotowany przez proroków i zapowiedziany przez Jana Chrzciciela. Sam Pan wskazał na siebie jako oblubieńca. Apostoł przedstawia Kościół i każdego wiernego członka jego ciała jako oblubienicę poślubioną Chrystusowi Panu, by była z nim jednym duchem. Kościół jest niepokalaną oblubienicą niepokalanego baranka, którą Chrystus umiłował, dla której wydał się, aby ją uświęcić, z którą związał się wiecznym przymierzem i nie przestaje troszczyć się o nią jak o własne ciało. Oto cały Chrystus, głowa i ciało, jeden utworzony z wielu. Czy mówi głowa, czy mówią członki, zawsze mówi Chrystus. Mówi jako pełniący rolę głowy, ex persona capitis, lub jako pełniący rolę ciała, ex persona corporis. Zgodnie z tym, co jest napisane, będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię, w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, sam Pan powiedział w Ewangelii, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, ale jak zobaczyliście, nie ma dwóch różnych osób, ale stanowią jedno w więzi małżeńskiej. Jako głowa nazywany jest oblubieńcem, jako ciało jest nazywane oblubienicą.
Kościół, świątynię Ducha Świętego. Quod est spiritus noster, id est anima nostra, ad membra nostra hoc est spiritus sanctus, ad membra Christi, ad corpus Christi, quod est ecclesia. Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Duch Chrystusa jest tą niewidzialną przyczyną, której należy przypisywać utrzymanie łączności wszystkich części ciała pomiędzy sobą i z ich wzniosłą głową, ponieważ jest on cały w ciele, cały w głowie, cały w poszczególnych członkach. Duch Święty czyni Kościół świątynią Boga żywego. Istotnie, samemu Kościołowi został powierzony dar Boży, w nim zostało złożone zjednoczenie z Chrystusem, to znaczy Duch Święty, zadatek niezniszczalności, utwierdzenie naszej wiary i drabina wstępowania do Boga. Bowiem tam, gdzie jest Kościół, jest także Duch Boży, a tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół i wszelka łaska. Duch Święty jest zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście zbawczych działań w poszczególnych częściach ciała. Na różne sposoby buduje on całe ciało w miłości, przez Słowo Boże, które jest władne zbudować, przez chrzest, który formuje ciało Chrystusa, przez sakramenty, które dają wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa, przez łaskę cnoty, które pozwalają zdziałać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask nadzwyczajnych, nazywanych charyzmatami, przez które czyni wiernych zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła. Charyzmaty. Charyzmaty zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi, zostają udzielone w celu budowania Kościoła dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. Charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je otrzymał, ale także przez wszystkich członków Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa. Pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i żeby były wykorzystywane w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości będącej prawdziwą miarą charyzmatów. W tym sensie okazuje się zawsze konieczne rozeznawanie charyzmatów. Żaden charyzmat nie zwalnia z potrzeby odniesienia się do pasterzy Kościoła i od podporządkowania się tym, którzy szczególnie powołani są, by nie gasić ducha, ale doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre, by wszystkie charyzmaty w ich różnorodności i komplementarności współdziałały dla dobra wspólnego. Jezus Chrystus wydał samego siebie za nas, by odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Do ludu Bożego wchodzi się przez wiarę i chrzest. Do nowego ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie, aby w Chrystusie tworzyli jedną rodzinę i jeden lud Boży. Kościół jest ciałem Chrystusa przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii. Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, tworzy wspólnotę wierzących jako swoje ciało. W jedności tego ciała istnieje różnorodność członków i funkcji. Wszystkie członki są złączone jedne z drugimi, a szczególnie z tymi ludźmi, którzy cierpią, są ubodzy i prześladowani. Kościół jest ciałem, którego Chrystus jest głową. Kościół żyje dzięki Niemu, w Nim i dla Niego. Chrystus żyje z Kościołem i w Kościele. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Chrystus umiłował ją i samego siebie, wydał za nią. Obmył ją swoją krwią, uczynił z niej płodną matkę wszystkich dzieci Bożych. Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Duch jest jakby duszą ciała mistycznego, zasadą jego życia, jedności w różnorodności oraz bogactwa jego darów i charyzmatów. Tak to cały Kościół okazuje się jako lud zjednoczony jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Paragraf trzeci. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Jest jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w symbolu wiary jako jeden, święty, powszechny i apostolski. Te cztery przymioty nierozdzielnie są ze sobą połączone. Wskazują na istotne rysy Kościoła i jego posłania. Kościół nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Świętego sprawia,
że Kościół jest jeden święty, powszechny i apostolski oraz powołuje go do urzeczywistnienia każdego z tych przymiotów. Tylko wiara może uznać, że Kościół otrzymuje te przymioty z boskiego źródła. Ich przejawy historyczne są jednak znakami, które przemawiają jasno także do rozumu ludzkiego. Kościół, przypomina Sobór Watykański I, z racji swojej wzniosłej świętości i swojej powszechnej jedności, swej niewzruszonej stałości, jest sam przez się wielkim i stałym motywem wiarygodności oraz niezawodnym dowodem swego boskiego posłania. Kościół jest jeden. Święta tajemnica jedności Kościoła. Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło. Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w treistości osób. Kościół jest ze względu na swego założyciela. Kościół jest jeden ze względu na swego założyciela. Syn wcielony, Książę Pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym ludzie i w jednym ciele. Kościół jest jeden ze względu na swoją duszę. Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła. Jedność należy więc do istoty Kościoła. Jaka zdumiewająca tajemnica! Jest jeden Ojciec Wszechświata, jest jeden Logos Wszechświata, a także jeden Duch Święty. Wszędzie ten sam. Jest także jedna dziewica, która stała się matką i chętnie nazywam ją Kościołem. Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiej różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia. We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne kościoły korzystające z własnej tradycji. Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jednak jedności Kościoła. To grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa więc do zachowania jedności ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jakie są więzy jedności Kościoła? Na to wszystko przeobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. Jedność Kościoła pielgrzymującego jest zapewniana także przez widzialne więzy komunii. Wyznanie jednej wiary otrzymanej od apostołów, wspólne celebrowanie kultu Bożego, przede wszystkim sakramentów, sukcesję apostolską za pośrednictwem sakramentu święceń, która to sukcesja strzeże braterskiej zgody rodziny Bożej. To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i pozostałym apostołom, aby go krzewili i nim kierowali. Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie komunio. Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II wyjaśnia: pełnię bowiem zbawczych środków osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele Chrystusowym, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jednemu kolegium apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra nowego przymierza, celem utworzenia jednego ciała Chrystusowego na ziemi, z którym powinny zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przynależący do ludu Bożego. Rany zadane jedności. Istotnie w tym jednym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały pewne rozłamy, które apostoł surowo karci jako godne potępienia. W następnych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, a niemałe społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty komunio z Kościołem katolickim, często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony. Rozłamy, które ranią jedność ciała Chrystusa, wyróżnia się herezją, apostazją i schizmą, nie dokonują się bez grzechów ludzi. Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość, tam schizma, tam herezja, tam niezgoda. Gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało i jedną duszę. Tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozłamów i przepajają się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać o grzech odłączenia.
a Kościół katolicki otacza je braterskim szacunkiem i miłością. Usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu. Ponadto liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy istnieją poza widzialnymi granicami Kościoła powszechnego. Spisane Słowo Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego oraz widzialne elementy. Duch Chrystusa posługuje się tymi kościołami i wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z pełni łaski i prawdy, jaką Chrystus powierzył Kościołowi powszechnemu. Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą do Niego oraz nakłaniają do jedności katolickiej. Chrystus od początku użyczył jedności swemu Kościołowi. Wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków. Chrystus zawsze udziela swemu Kościołowi daru jedności, ale Kościół musi zawsze modlić się i pracować, by strzec, umacniać i doskonalić jedność, której Chrystus pragnie dla Niego. Dlatego sam Jezus modlił się w godzinie swojej męki i nie przestaje modlić się do Ojca o jedność swoich uczniów, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego. Aby jak najlepiej odpowiedzieć na te wymagania, konieczne jest spełnienie następujących warunków. Stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności Jego powołaniu. Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności. Nawrócenie serca, by wieść życie w duchu Ewangelii, ponieważ to niewierność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały. Wspólna modlitwa, ponieważ nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać ekumenizmem duchowym. Wzajemne poznanie braterskie, formacja ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów, dialog między teologami i spotkania między chrześcijanami różnych kościołów i wspólnot, współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom. O przywrócenie jedności powinien troszczyć się cały Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze. Trzeba jednak mieć świadomość, że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności. Dlatego więc pokładamy całą naszą nadzieję w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego. Kościół jest święty. Kościół uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty, albowiem Chrystus, Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym doznaje czci jako sam jeden święty, umiłował Kościół jako oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić. Złączył go też ze sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą. Kościół jest więc świętym ludem Bożym, a jego członkowie są nazywani świętymi. Kościół zjednoczony z Chrystusem jest uświęcany przez Niego. Przez Niego i w Nim staje się On również uświęcający. Uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła. To właśnie w Kościele złożona została pełnia środków zbawienia. W Nim dzięki łasce Bożej osiągamy świętość. Kościół już na ziemi naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością. Członkowie Kościoła powinni dążyć do doskonałej świętości, wyposażeni w tyle i tak potężnych środków zbawienia wszyscy wierni chrześcijanie, jakiejkolwiek sytuacji życiowej oraz stanu, powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do świętości doskonałej, jak i sam Ojciec doskonały jest. Miłość jest duszą świętości, do której wszyscy są powołani, kieruje wszystkimi środkami uświęcenia, formuje je i do celu prowadzi. Zrozumiałam, że skoro Kościół jest ciałem złożonym z różnych członków, to nie brak mu najbardziej niezbędnego, najszlachetniejszego ze wszystkich. Zrozumiałam, że Kościół posiada serce i że to serce płonie miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość pobudza członki Kościoła do działania i gdyby przypadkiem zabrakło miłości, apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, męczennicy nie chcieliby przelewać swojej krwi. Zrozumiałam, że miłość zamyka w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca, jednym słowem jest wieczna. A podczas gdy Chrystus, święty, niewinny, niepokalany, nie znał grzechu,
lecz przyszedł dla przebłagania jedynie za grzechy ludu, Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie. Wszyscy członkowie Kościoła, łącznie z pełniącymi w nim urzędy, muszą uznawać się za grzeszników. We wszystkich kąkol grzechu jest jeszcze zmieszany z dobrym ziarnem ewangelicznym aż do końca wieków. Kościół gromadzi więc grzeszników objętych już zbawieniem Chrystusa, zawsze jednak znajdujących się w drodze do uświęcenia. Kościół jest więc święty, chociaż w swoim łonie obejmuje grzeszników, albowiem cieszy się nie innym życiem, jak życiem łaski. Jeśli jego członki karmią się nią, uświęcają się, jeśli zaś odwracają się od niej, obciążają się grzechami i winami, które stoją na przeszkodzie w rozszerzaniu się promiennej jej świętości. Dlatego Kościół cierpi i czyni pokutę za te grzechy, mając władzę uwalnienia od nich swoich synów przez krew Chrystusa i dar Ducha Świętego. Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni praktykowali heroiczne cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, Kościół uznaje, że moc Ducha Świętego, który jest w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników. W ciągu całej historii Kościoła w okolicznościach najtrudniejszych święte i święci byli zawsze źródłem i początkiem odnowy. Istotnie, świętość Kościoła jest tajemniczym źródłem i nieomylną miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego zapału. Podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy, chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości, dlatego wznoszą swoje oczy ku Maryi. W niej Kościół jest już cały święty. Kościół powszechny. Co to znaczy powszechny? Słowo powszechny, katolicki, oznacza uniwersalny, czyli cały lub zupełny. Kościół jest powszechny w podwójnym znaczeniu. Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. Tam, gdzie jest Chrystus Jezus, tam jest Kościół powszechny. Istnieje w nim pełnia ciała Chrystusa, zjednoczona z głową, w wyniku czego Kościół otrzymuje od niego pełnię środków zbawienia, której on chciał mu udzielić. Poprawne i pełne wyznanie wiary, integralne życie sakramentalne, posługa święceń w sukcesji apostolskiej. W tym podstawowym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu Pięćdziesiątnicy i taki będzie aż do dnia Paruzji. Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego. Do nowego ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie, to też lud ten, pozostając ciągle jednym i jedynym, winien się rozszerzać na świat cały i przez wszystkie wieki, aby spełnił się zamiar woli Boga, który naturą ludzką stworzył na początku jedną i synów swoich, którzy byli rozproszeni, postanowił w końcu w jedno zgromadzić. To znamię powszechności, które zdobi lud Boży, jest darem samego Pana. Dzięki temu darowi Kościół katolicki skutecznie i ustawicznie dąży do zespolenia z powrotem całej ludzkości wraz ze wszystkimi jej dobrami, z Chrystusem głową, w jedności Ducha Świętego. Każdy Kościół partykularny jest powszechny. Kościół Chrystusowy jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych miejscowych zrzeszeniach wiernych, które trwając przy swoich pasterzach, same również nazywane są kościołami w Nowym Testamencie. W nich głoszenie Ewangelii Chrystusowej zgromadza wiernych i w nich jest sprawowana tajemnica Wieczerzy Pańskiej. W tych wspólnotach, choć nieraz są one szczupłe i ubogie albo żyją w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden święty katolicki i apostolski kościół. Przez kościół partykularny, którym jest diecezja lub eparchia, rozumie się wspólnotę wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej. Kościoły partykularne są uformowane na wzór kościoła powszechnego. W nich istnieje i z nich składa się jeden i jedyny kościół katolicki. Kościoły partykularne są w pełni powszechne przez jedność z jednym z nich, z kościołem rzymskim, który przewodniczy w miłości. Dlatego z tym Kościołem na mocy jego wyjątkowego pierwszeństwa musiały zawsze zgadzać się w sposób konieczny wszystkie kościoły, to znaczy wierni całego świata. Istotnie od wstąpienia do nas słowa, które stało się ciałem, wszystkie kościoły chrześcijańskie na całym świecie uznały i uznają wielki Kościół, który jest tutaj w Rzymie, za jedyną podstawę i fundament, ponieważ zgodnie z obietnicą samego Zbawiciela bramy piekielne nigdy go nie przemogą.
Strzeżmy się poglądu, że Kościół powszechny jest sumą lub, jeśli wolno powiedzieć, federacją kościołów partykularnych. Sam Kościół powszechny w swoim powołaniu i w swoim posłaniu, skoro zapuszcza korzenie na terenach o różnych warunkach kulturowych, społecznych i ustrojowych, przybiera w każdej części globu inny wymiar zewnętrzny i odmienne rysy. Bogata różnorodność dyscyplin kościelnych, obrzędów liturgicznych oraz dziedzictwa teologicznego i duchowego właściwa kościołom lokalnym, dążąc do jedności jeszcze wspanialej, ujawnia powszechność niepodzielnego kościoła. Kto należy do Kościoła powszechnego? Do tej katolickiej jedności ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. Należą lub są jej przyporządkowani zarówno wierni katolicy, jak i wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie z łaski Bożej powołani do zbawienia. Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci, co mając Ducha Chrystusowego w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i biskupów, w łączności mianowicie polegającej na więzach wyznania wiary, sakramentów, zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty. Nie dostępuje jednak zbawienia, choćby był wcielony do Kościoła ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. Co się zaś tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności wspólnoty pod zwierzchnictwem następcy Piotra, to Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych powodów. Ci przecież, co wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie chrzest, pozostają w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie ze społecznością Kościoła katolickiego. Z kościołami prawosławnymi ta wspólnota jest tak głęboka, że niewiele jej brakuje, bo osiągnęła pełnię dopuszczającą wspólne celebrowanie Eucharystii Pana. Kościół i niechrześcijanie. Także ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu Bożego. Stosunek Kościoła do narodu żydowskiego, Kościół, lud Boży, Nowego Przymierza, zgłębiając swoją tajemnicę, odkrywa swoją więź z narodem żydowskim, do którego przodków Pan Bóg przemawiał. W odróżnieniu od innych religii niechrześcijańskich, wiara żydowska jest już odpowiedzią na objawienie Boże w Starym Przymierzu. To do narodu żydowskiego należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, ponieważ dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Ponadto, gdy rozważa się przyszłość, lud Boży Starego Przymierza i nowy lud Boży dążą do analogicznych celów, oczekują przyjścia lub powrotu Mesjasza. Oczekiwanie jednak z jednej strony dotyczy powrotu Mesjasza, który umarł i zmartwychwstał, został uznany za Pana i Syna Bożego, a z drugiej przyjścia Mesjasza, którego rysy pozostają ukryte na końcu czasów. Oczekiwanie to jest złączone z dramatem niewiedzy lub nieuznawania Chrystusa Jezusa. Relacje Kościoła z muzułmanami. Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela. Wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanie, oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny. Więź Kościoła z religiami niechrześcijańskimi jest przede wszystkim więzią pochodzenia i wspólnego celu rodzaju ludzkiego. Istotnie, wszystkie narody stanowią jedną społeczność, jeden mają początek. Ponieważ Bóg sprawił, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar ziemi, jeden także mają cel ostateczny, Boga, którego opatrzność oraz świadectwo dobroci i zbawienne zamysły rozciągają się na wszystkich, dopóki wybrani nie zostaną zjednoczeni w mieście świętym. Kościół uznaje, że inne religie poszukują po omacku i wśród cielesnych wyobrażeń Boga nieznanego, ale bliskiego, ponieważ to On daje wszystkim życie, tchnienie i wszystkie rzeczy oraz pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. W ten sposób to wszystko, co znajduje się dobrego i prawdziwego w religiach, Kościół uważa za przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez Tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadał życie. Jednak w swoich postawach religijnych ludzie ukazują także ograniczenia i błędy, które deformują w nich obraz Boży. Nieraz jednak ludzie zwiedzeni przez złego znikczemnieli w myślach swoich i prawdę Bożą zamienili na kłamstwo, służąc raczej stworzeniu niż Stworzycielowi,
albo też żyjąc i umierając na tym świecie bez Boga, narażeni są na rozpacz ostateczną. Aby na nowo zgromadzić wszystkie swoje dzieci, rozproszone i błądzące z powodu grzechu, Ojciec zechciał zwołać całą ludzkość w kościele swego Syna. Kościół jest miejscem, w którym ludzkość powinna na nowo odnaleźć swoją jedność i swoje zbawienie. Jest on światem pojednanym. Kościół jest okrętem, który żegluje pomyślnie na tym świecie, biorąc tchnienie Ducha Świętego w rozpięty żagiel Krzyża Pana. Według innego obrazu drugiego ojca Kościoła, figurą Kościoła jest Arka Noego, która jedyna ocala z potopu. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Jak należy rozumieć to stwierdzenie często powtarzane przez ojców Kościoła? Sformułowane w sposób pozytywny oznacza, że całe zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa głowy przez Kościół, który jest Jego ciałem. Sobór Święty, opierając się na Piśmie Świętym i tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On, co staje się dla nas obecny w ciele swoim, którym jest Kościół, On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie mogliby więc zostać zbawieni ludzie, którzy, wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby przystąpić do Niego bądź też w Nim wytrwać. Stwierdzenie to nie dotyczy tych, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła. Ci bowiem, którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia, poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie. Chociaż więc wiadomymi tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić ludzi nie znających Ewangelii bez własnej winy do wiary, bez której niepodobna podobać się Bogu, to jednak na Kościele spoczywa konieczność i równocześnie święte prawo głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. Misja. Wymaganie powszechności Kościoła. Nakaz misyjny. Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był powszechnym sakramentem zbawienia, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego założyciela. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a to ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Początek i cel misji. Nakaz misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło w wiecznej miłości Trójcy Świętej. Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle zamysłu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego. Ostatecznym celem misji nie jest nic innego, jak uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem w ich duchu miłości. Motyw misji. Od najdawniejszych czasów Kościół czerpie zobowiązanie i zapał misyjny z miłości Boga do wszystkich ludzi, albowiem miłość Chrystusa przynagla nas. Istotnie, Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg pragnie zbawienia wszystkich przez poznanie prawdy. Zbawienie znajduje się w prawdzie. Ci, którzy są posłuszni natchnieniem Ducha Prawdy, znajdują się już na drodze zbawienia. Kościół jednak, któremu ta prawda została powierzona, musi wychodzić naprzeciw ich pragnieniu, aby im ją zanieść. Właśnie dlatego, że Kościół wierzy w powszechny zamysł zbawienia, musi on być misyjny. Drogi misji. Duch Święty jest rzeczywiście nadrzędnym podmiotem całej misji kościelnej. To on prowadzi Kościół na drogach misji. Kościół trwa nadal i rozwija w ciągu dziejów posłannictwo samego Chrystusa, który został posłany, aby nieść ubogim dobrą nowinę. Winien kroczyć tą samą drogą. Pod działaniem Ducha Chrystusowego, jaką kroczył Chrystus, mianowicie drogą ubóstwa, posłuszeństwa, służby i ofiary z siebie aż do śmierci, z której przez zmartwychwstanie swoje powstał Chrystus zwycięzcą. W ten sposób krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. W swojej pielgrzymce Kościół doświadcza jednak rozbieżności między nauką, którą głosił, a ludzką słabością tych, którym powierzona jest Ewangelia. Jedynie idąc drogą ustawicznej pokuty i odnowy oraz krocząc wąską drogą krzyża, lud Boży może rozszerzać Królestwo Chrystusa. Istotnie, jak Chrystus dokonał dzieła odkupienia w swoim ubóstwie i wśród prześladowań, taki Kościół powołany jest do wejścia na tę samą drogę, by udzielać ludziom owoców zbawienia.
Kościół, wypełniając swoje posłanie, kroczy razem z całą ludzkością i doświadcza tego samego losu ziemskiego co świat, istniejąc w nim jako zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej, która ma się w Chrystusie odnowić i przemienić w rodzinę Bożą. Zadanie misyjne wymaga zatem cierpliwości. Zaczyna się od głoszenia Ewangelii ludziom i grupom, które jeszcze nie wierzą w Chrystusa. Jest kontynuowane przez zakładanie wspólnot chrześcijańskich, aby stawały się znakami obecności Bożej w świecie, oraz przez zakładanie kościołów lokalnych. Rozwija proces inkulturacji, aby wcielać Ewangelię w kultury narodów. Nie ominą go także niepowodzenia. Jeśli chodzi o poszczególnych ludzi, grupy ludzkie i narody, Kościół podchodzi do nich i przenika ich tylko stopniowo, wprowadzając ich w ten sposób w katolicką pełnię. Posłanie Kościoła wymaga wysiłku na rzecz jedności chrześcijan. Istotnie, rozbicie między chrześcijanami jest jednak dla Kościoła zaporą na drodze do urzeczywistnienia właściwej mu pełni katolickości w tych dziełach, które przez chrzest wprawdzie do niego przynależą, ale odłączyły się od pełnej wspólnoty z nim. Owszem, nawet samemu Kościołowi utrudnia to w konkretnym życiu uwypuklenie pełni katolickości pod każdym względem. Działalność misyjna wymaga pełnego szacunku dialogu z tymi, którzy jeszcze nie przyjmują Ewangelii. Wierzący mogą wyciągnąć dla siebie korzyść z tego dialogu, ucząc się lepiej poznawać cokolwiek z prawdy i łaski znajdowało się już u narodów, dzięki jakby ukrytej obecności Boga. Jeśli głoszą oni dobrą nowinę tym, którzy jej nie uznają, to chcą przez to umocnić, uzupełnić i pogłębić wiarę i dobro, jakich Bóg udzielił ludziom i narodom, a także oczyścić ich z błędu i zła, na chwałę Bożą, na zawstydzenie szatana i dla szczęścia człowieka. Kościół jest apostolski. Kościół jest apostolski, ponieważ jest zbudowany na apostołach. Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu. Był i pozostaje oparty na fundamencie apostołów, świadków wybranych i posłanych przez samego Chrystusa. Zachowuje i przekazuje z mocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od apostołów. W dalszym ciągu, aż do powrotu Chrystusa, jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami w misji pasterskiej, to znaczy kolegium biskupów. Są w tym wspomagani przez kapłanów, w jedności z następcą Piotra, najwyższym pasterzem Kościoła. Ty bowiem, wiekuisty pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Posłanie apostołów. Jezus jest posłanym Ojca. Na początku swojego posłania przywołał do siebie tych, których sam chciał, i ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. Od tej chwili będą oni posłani. Takie jest znaczenie greckiego słowa apostoloi. Chrystus kontynuuje w nich swoje własne posłanie. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Ich posłanie jest więc kontynuacją Jego posłania. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, mówi Jezus do 12. Jezus włącza apostołów do swego posłania otrzymanego od Ojca, jak Syn nie mógłby niczego czynić sam z siebie, ale otrzymuje wszystko od Ojca, który go posłał, tak ci, których Chrystus posyła, nie mogą nic uczynić bez Niego, od którego otrzymali nakaz misyjny i moc do Jego wypełnienia. Apostołowie Chrystusa wiedzą więc, że uznani przez Boga za sługi Nowego Przymierza i sługi Boga, że w imieniu Chrystusa spełniają posłannictwo i są sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych. W misji apostołów jest pewien element nieprzekazywalny. Są oni wybranymi świadkami zmartwychwstania i fundamentami Kościoła. Jest jednak także pewien element stały ich misji. Chrystus obiecał im, że pozostanie z nimi do końca stworzenia, do skończenia świata. Boskie posłannictwo powierzone przez Chrystusa apostołom trwać będzie do końca wieków, ponieważ Ewangelia, którą mają przekazywać, jest dla Kościoła po wszystkie czasy źródłem całego jego życia. Dlatego apostołowie zatroszczyli się o to, by ustanowić swych następców. Biskupi, następcy apostołów. Aby powierzona im misja była kontynuowana po ich śmierci, bezpośrednim swoim współpracownikom przekazali, jak w testamencie, zadanie prowadzenia dalej i umacniania rozpoczętego przez siebie dzieła, zalecając im czuwanie nad całą trzodą
której Duch Święty ich umieścił, aby byli pasterzami Kościoła Bożego. Ustanowili więc takich mężów, a następnie zarządzili, aby gdy tamci umrą, posługiwanie ich przejęli inni doświadczeni mężowie. Jak więc trwa misja, munus, powierzona przez Pana indywidualnie Piotrowi, pierwszemu z apostołów, i ma być przekazywana jego następcom, tak trwa apostolska misja pasterzowania w Kościele, aby była nieprzerwanie sprawowana przez święty stan biskupów. Dlatego Kościół naucza, że biskupi z ustanowienia Bożego stali się następcami apostołów jako pasterze Kościoła. Kto więc ich słucha, słucha Chrystusa, a kto nimi gardzi, gardzi Chrystusem i tym, który posłał Chrystusa. Apostolstwo. Cały Kościół jest apostolski, ponieważ pozostaje przez następców świętego Piotra i apostołów w komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Cały Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany na cały świat. Wszyscy członkowie Kościoła, choć na różne sposoby, uczestniczą w tym posłaniu. Powołanie chrześcijańskie jest również ze swojej natury powołaniem do apostolstwa. Apostolstwem nazywa się wszelką działalność ciała mistycznego, która zmierza do rozszerzenia Królestwa Chrystusa po całej ziemi. Chrystus jest posłany przez Ojca, jest źródłem i początkiem całego apostolstwa w Kościele. Jest więc oczywiste, że skuteczność apostolstwa zarówno tych, którzy zostali wyświęceni, jak i świeckich, zależy od ich żywego zjednoczenia z Chrystusem. Stosownie do powołań, wymagań, czasów i darów Ducha Świętego, apostolstwo przyjmuje bardzo zróżnicowane formy. Zawsze jednak miłość czerpana przede wszystkim z Eucharystii jest jakby duszą całego apostolstwa. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski, w swojej głębokiej i ostatecznej tożsamości, ponieważ już w nim istnieje i wypełni się na końcu czasów Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, które przyszło w osobie Chrystusa i wzrasta w sposób tajemniczy w sercach tych, którzy są w Niego wszczepieni, aż do Jego eschatologicznego ukazania się w całej pełni. Wówczas wszyscy ludzie odkupieni przez Niego, uczynieni w Nim świętymi i nieskalanymi przed Jego obliczem w miłości, zostaną zgromadzeni jako jedyny lud Boży, małżonka Baranka, miasto święte, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Kościół jest jeden, ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno ciało, jest ożywiane przez jednego ducha ze względu na jedną nadzieję, u której kresu zostaną przezwyciężone wszystkie podziały. Kościół jest święty, jego twórcą jest Najświętszy Bóg, Chrystus, jego oblubieniec, wydał się na ofiarę, aby go uświęcić. Ożywia go Duch Świętości, chociaż obejmuje grzeszników, jest nieskalany, choć złożony z grzeszników. Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi już cały jest święty. Kościół jest powszechny, głosi całość wiary, nosi w sobie pełnię środków zbawienia i rozdziela je. Jest posłany do wszystkich narodów, zwraca się do wszystkich ludzi, obejmuje wszystkie czasy. Kościół ze swej natury jest misyjny. Kościół jest apostolski, jest zbudowany na trwałych fundamentach 12 apostołów Baranka. Jest niezniszczalny, jest nieomylnie zachowywany w prawdzie. Chrystus rządzi Kościołem przez Piotra i innych apostołów, obecnych w ich następcach, papieżu i kolegium biskupów. Jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w symbolu wiary, jako jeden święty, powszechny i apostolski, trwa w Kościele powszechnym, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów, pozostających w nim we wspólnocie, choć i poza jego organizmem znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy. Paragraf 4. Wierni. Hierarchia, świeccy, życie konsekrowane. Wiernymi są ci, którzy przez chrzest, wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani ludem Bożym i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją każdego, są powołani do wypełniania posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie. Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy zgodnie z własną pozycją i zadaniem współpracuje w budowaniu ciała Chrystusa. Nawet różnice, które Pan chciał wprowadzić między członkami swojego ciała, służą Jego jedności i Jego posłaniu. Istotnie, istnieje w Kościele różnorodność posługiwania, ale jedność posłannictwa. Apostołom i ich następcom powierzył Chrystus urząd nauczania, uświęcania i rządzenia w Jego imieniu i Jego mocą.
Jednak i ludzie świeccy, stawszy się uczestnikami funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, mają swój udział w posłannictwie całego ludu Bożego w Kościele i świecie. Są także wierni, którzy należą do jednej i do drugiej kategorii, hierarchia i świeccy, którzy przez profesję rad ewangelicznych poświęcają się Bogu i pomagają w zbawczej misji Kościoła. Hierarchiczna struktura Kościoła. Dlaczego posługa kościelna, urząd? Sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel. Chrystus Pan dla pasterzowania ludowi Bożemu i ustawicznego ludu tego pomnażania ustanowił w Kościele swym rozmaite posługi święte, które mają na celu dobro całego ciała. Wyposażeni bowiem we władzę świętą szafarze służą braciom swoim, aby wszyscy, którzy są z ludu Bożego, osiągnęli zbawienie. Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani? Nikt, żadna pojedyncza osoba ani żadna wspólnota nie może sama sobie głosić Ewangelii. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Nikt nie może sam siebie upoważnić do głoszenia Ewangelii. Posłany przez Pana mówi i działa nie przez swój własny autorytet, ale na mocy autorytetu Chrystusa. Nie jako człowiek wspólnoty, ale mówiący do niej w imieniu Chrystusa. Nikt nie może sam sobie udzielić łaski, ale musi być ona dana i ofiarowana. Zakłada to szafarzy, ministri łaski, upoważnionych i uzdolnionych przez Chrystusa. Od Niego otrzymują oni świętą władzę, działania in persona Christi Capitis. Władzę, dzięki której posłani przez Chrystusa czynią i dają na mocy daru Bożego to, czego nie mogą czynić i dawać sami z siebie. Tradycja Kościoła nazywa sakramentem. Ta władza jest przekazywana w Kościele za pośrednictwem osobnego sakramentu. Z naturą sakramentalną posługi kościelnej jest wewnętrznie związany jej charakter służebny, istotnie całkowicie zależąc od Chrystusa, który posyła i wyposaża we władzę. Pełniący posługę są rzeczywiście sługami Chrystusa, na obraz Chrystusa, który dobrowolnie przyjął postać sługi. Ponieważ słowo i łaska, których są szafarzami ministri, nie należą do nich, ale są słowem i łaską Chrystusa, który powierzył im je dla innych, stają się oni dobrowolnie sługami wszystkich. Do natury sakramentalnej posługi kościelnej należy także jej charakter kolegialny. Istotnie, od początku swojej misji Pan Jezus ustanawia 12, którzy byli zaczątkiem Nowego Izraela i początkiem świętej hierarchii. Razem wybrani zostali także razem posłani, a ich braterska jedność będzie służyć komunii braterskiej wszystkich wiernych. Będzie ona jakby odbiciem i świadectwem komunii osób bożych. Dlatego każdy biskup pełni swoją posługę w ramach kolegium biskupiego. Komunii z biskupem Rzymu, następcą świętego Piotra i głową kolegium, prezbiterzy zaś pełnią swoją posługę w ramach prezbiterium diecezji pod kierunkiem swojego biskupa. Do natury sakramentalnej posługi kościelnej należy wreszcie jej charakter osobowy. Chociaż pełniący posługę Chrystusa działają we wspólnocie, to zawsze działają także w sposób osobowy. Każdy zostaje powołany jako osoba. Ty pójdź za mną, by być we wspólnym posłaniu osobowym świadkiem, ponosząc osobistą odpowiedzialność przed tym, który posyła, dając w jego osobie i dla osób, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca, ja odpuszczam Tobie grzechy. Posługa sakramentalna w Kościele jest więc równocześnie służbą kolegialną i osobową, pełnioną w imię Chrystusa. Potwierdza się to w więzach między kolegium biskupim i jego głową, następcą świętego Piotra, oraz w relacji między odpowiedzialnością pasterską biskupa za jego kościół partykularny i wspólną troską kolegium biskupiego o kościół powszechny. Kolegium biskupów i jego głowa papież. Chrystus, ustanawiając 12, nadał im formę kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra. Jak z ustanowienia pańskiego święty Piotr i reszta apostołów stanowią jedno kolegium apostolskie, w podobny sposób biskup rzymski, następca Piotra i biskupi, następcy apostołów, pozostają we wzajemnej łączności. Jedynie Szymona uczynił Pan opoką swojego kościoła, nadając mu imię Piotr. Powierzył mu klucze kościoła, ustanowił go pasterzem całej trzody. Dar związywania i rozwiązywania dany Piotrowi został udzielony także kolegium apostołów, pozostającemu w łączności z głową swoją. Ta pasterska misja Piotra i innych apostołów stanowi jeden z fundamentów Kościoła.
Jest ona kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra. Papież, biskup Rzymu i następca świętego Piotra jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych. Biskup rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu zastępcy Chrystusa i pasterza całego Kościoła, ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany. Kolegium albo ciało biskupie posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy, gdy się je bierze łącznie z biskupem Rzymu, następcą Piotra, jako jego głową. Kolegium to jako takie jest również podmiotem najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem, chociaż nie może wypełniać tej władzy inaczej, jak tylko za zgodą biskupa Rzymu. Kolegium biskupów wypełnia w sposób uroczysty władzę w całym Kościele na Soborze Powszechnym. Nigdy nie istnieje Sobór Powszechny, który by nie był jako taki zatwierdzony lub przynajmniej uznany przez następcę Piotra. Kolegium biskupów jako złożone z wielu jednostek wyraża rozmaitość i powszechność ludu Bożego, jako zaś zgromadzone pod jedną głową wyraża jedność trzody Chrystusowej. Poszczególni biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich kościołach partykularnych. Jako tacy sprawują swoje rządy pasterskie każdy nad powierzoną sobie cząstką ludu Bożego, wspomagani przez prezbiterów i diakonów. Każdy biskup jednak jako członek kolegium biskupiego podziela troskę o wszystkie kościoły, przede wszystkim dobrze zarządzając własnym kościołem jako cząstką kościoła powszechnego, przyczyniając się w ten sposób do dobra całego ciała mistycznego, które jest także ciałem kościołów. Troska ta będzie obejmować szczególnie ubogich, prześladowanych za wiarę, a także misjonarzy, którzy pracują na całej ziemi. Kościoły partykularne, sąsiadujące ze sobą oraz posiadające jednorodną kulturę, tworzą prowincje kościelne lub większe jednostki nazywane patriarchatami lub regionami. Biskupi tych całości mogą gromadzić się na synodach lub soborach prowincjalnych. W podobny sposób konferencje biskupów mogą dzisiaj wnieść różnorodny i owocny wkład do konkretnego urzeczywistnienia się pragnienia kolegialności. Misja nauczania. Biskupi razem z prezbiterami swymi współpracownikami mają przede wszystkim obowiązek głoszenia Ewangelii Bożej zgodnie z poleceniem Pana. Są oni zwiastunami wiary, prowadzącymi nowych uczniów do Chrystusa i autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami. Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez apostołów, sam Chrystus, który jest prawdą, zechciał udzielić swojemu Kościołowi uczestnictwa w swojej nieomylności. Przez nadprzyrodzony zmysł wiary lud Boży trwa niezachwianie w wierze pod przewodnictwem żywego urzędu nauczycielskiego Kościoła. Misja urzędu nauczycielskiego jest związana z ostatecznym charakterem przymierza zawartego przez Boga w Chrystusie z Jego ludem. Urząd nauczycielski musi chronić go przed wypaczeniami i słabościami oraz zapewnić mu obiektywną możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary. Misja pasterska urzędu nauczycielskiego jest ukierunkowana na czuwanie, by lud Boży trwał w prawdzie, która wyzwala. Do wypełnienia tej służby Chrystus udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności. Realizacja tego charyzmatu może przybierać liczne formy. Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się biskup Rzymu, głowa kolegium biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swoich umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów. Nieomylność obiecana Kościołowi przysługuje także kolegium biskupów, gdy wraz z następcą Piotra sprawuje ono najwyższy urząd nauczycielski, przede wszystkim na Soborze Powszechnym. Gdy Kościół przez swój najwyższy urząd nauczycielski przedkłada coś do wierzenia jako objawione przez Boga i jako nauczanie Chrystusa, do takich definicji należy przylgnąć posłuszeństwem wiary. Taka nieomylność rozciąga się na cały depozyt objawienia Bożego. Boska asystencja jest także udzielona następcom apostołów, nauczającym w komunii z następcą Piotra, a w sposób szczególny biskupowi Rzymu, pasterzowi całego Kościoła, gdy, nie formując definicji nieomylnej i nie wypowiadając się w sposób definitywny, wykonuje swoje nauczanie zwyczajne, podaje pouczenia, które prowadzą do lepszego zrozumienia objawienia w dziedzinie wiary i moralności. Nauczaniu zwyczajnemu wierni powinni okazać religijną uległość ich ducha, która różni się od uległości wiary, a jednak jest jej przedłużeniem. Misja uświęcania. Biskup jest również szafarzem łaski najwyższego kapłaństwa, w szczególności w Eucharystii, którą ofiaruje sam lub troszczy się o jej ofiarowanie za pośrednictwem prezbiterów, swoich współpracowników.
Eucharystia bowiem stanowi centrum życia Kościoła partykularnego. Biskup i prezbiterzy uświęcają Kościół przez swoją modlitwę i pracę, przez posługę słowa i sakramentów. Uświęcają go swoim przykładem, nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. W ten sposób mogą razem z powierzoną sobie trzodą osiągnąć życie wieczne. Misja rządzenia. Biskupi kierują powierzonymi sobie poszczególnymi kościołami jako zastępcy i legaci Chrystusa, radami, zachętami i przykładami, ale także mocą swego autorytetu i władzy świętej, którą powinni jednak sprawować w sposób budujący, w duchu służby, który jest duchem ich mistrza. Ta władza, którą w imieniu Chrystusa osobiście sprawują, jest własna, zwyczajna i bezpośrednia, choć jej wykonywanie kierowane jest w ostatecznej instancji przez najwyższą władzę Kościoła. Nie można jednak uważać biskupów za zastępców papieża, którego zwyczajna i bezpośrednia władza nad całym Kościołem nie przekreśla władzy biskupów, ale ją potwierdza i jej broni. Władza ta powinna być wykonywana w jedności z całym Kościołem, pod przewodnictwem papieża. Dobry pasterz powinien być wzorem i formą misji pasterskiej biskupa. Biskup świadomy swoich słabości potrafi współczuć z tymi, którzy trwają w nieświadomości i błędzie. Niech się nie wzbrania wysłuchiwać swoich poddanych, których jako dzieci własne bierze w opiekę. Wierni zaś winni pozostawać w łączności z biskupem, jak Kościół z Chrystusem, a Jezus Chrystus z Ojcem. Wszyscy idźcie za biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem, a za waszymi kapłanami, jak za apostołami. Szanujcie diakonów, jak przykazania Boże. Niech nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Wierni świeccy. Pod nazwą świeckich rozumie się wszystkich wiernych chrześcijan, nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego, prawnie ustanowionego w Kościele. Mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest Chrystusa, ustanowieni jako lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i świecie. Powołanie świeckich. Zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela. Inicjatywa chrześcijan świeckich jest szczególnie konieczna, gdy chodzi o odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne i ekonomiczne przeniknąć wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Taka inicjatywa jest zwyczajnym elementem życia Kościoła. Wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową zasadę społeczności ludzkiej. Dlatego to oni i przede wszystkim oni powinni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów pozostających z nim w łączności. Oni są Kościołem. Ponieważ świeccy, jak wszyscy wierni, wezwani są przez Boga do apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania, dlatego mają obowiązek i prawo indywidualnie lub zjednoczeni w stowarzyszeniach starania się, by orędzie zbawienia zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi na całej ziemi. Obowiązek ten jest tym bardziej naglący tam, gdzie jedynie przez nich inni ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ich działalność we wspólnotach eklezjalnych jest tak konieczna, że bez niej w większości przypadków apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skuteczne. Uczestnictwo świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa. Świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym, w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają. W sposób szczególny w misji uświęcenia uczestniczą rodzice, prowadząc w duchu chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując chrześcijańskie wychowanie dzieci.
Świeccy, którzy posiadają wymagane przymioty, mogą być przyjęci na stałe do posługi lektora i akolity. Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie posługę słowa, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie chrztu, a także rozdzielanie komunii świętej zgodnie z przepisami prawa. Uczestnictwo świeckich w misji prorockiej Chrystusa. Chrystus pełni swe prorocze zadanie nie tylko przez hierarchię, ale także przez świeckich, których po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa. Pouczanie kogoś, by doprowadzić go do wiary, jest zadaniem każdego kaznodziei, a nawet każdego wierzącego. Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, to znaczy głoszenie Chrystusa zarówno świadectwem życia, jak i słowem. W przypadku świeckich ta ewangelizacja nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu. Tego rodzaju apostolstwo nie polega jednak na samym tylko świadectwie życia. Prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa również słowem, bądź to niewierzącym, bądź wierzącym. Wierni świeccy, którzy są do tego zdolni i przygotowani, mogą wnosić swój wkład w formację katechetyczną, w nauczanie świętej nauki i w wykorzystanie środków społecznego przekazu. Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła oraz zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby, podawania go do wiadomości innym wiernym. Uczestnictwo świeckich w misji królewskiej Chrystusa. Chrystus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci udzielił swoim wiernym daru królewskiej wolności, by przez zaparcie się siebie oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych panowanie grzechu. Ten, kto utrzymuje w karności swoje ciało i kieruje swoją duszę, nie pozwalając, by była ona niepokojona namiętnościami, jest panem siebie. Słusznie może być nazwany królem, ponieważ umie panować nad samym sobą, jest wolny i niezależny oraz nie poddaje się w niewolę grzechu. Ponadto świeccy winni wspólnymi siłami tak uzdrawiać istniejące na świecie urządzenia i warunki, jeśli one gdzieś skłaniają do grzechu, by to wszystko stosowało się do norm sprawiedliwości i raczej sprzyjało praktykowaniu cnót, niż mu przeszkadzało. Tak postępując, przepoją kulturę i dzieła ludzkie wartością moralną. Świeccy mogą czuć się powołani do współdziałania ze swymi pasterzami w służbie dla wspólnoty kościelnej, dla jej wzrostu i żywotności, wybierając rozmaite posługi według łaski i charyzmatów, jakich im Pan udzielił. W Kościele wierni świeccy mogą współdziałać w wykonywaniu władzy zgodnie z przepisami prawa. Dotyczy to ich obecności na synodach partykularnych, synodach diecezjalnych, w radach duszpasterskich, sprawowania in solidum misji duszpasterskiej w parafii, współpracy w radach ekonomicznych, udziału w trybunałach kościelnych itd. Wierni powinni pilnie wyróżniać prawa i obowiązki, jakie spoczywają na nich jako na członkach Kościoła, od tych, które przysługują im jako członkom społeczności ludzkiej. I mają starać się harmonijnie godzić jedne z drugimi, pamiętając o tym, że w każdej sprawie doczesnej kierować się winni sumieniem chrześcijańskim, bo żadna działalność ludzka, nawet w sprawach doczesnych, nie może być wyjęta spod władzy Boga. W ten sposób każdy świecki na mocy samych darów, jakie otrzymał, staje się świadkiem i zarazem żywym narzędziem posłannictwa samego Kościoła według miary daru Chrystusowego. Życie konsekrowane. Stan, który opiera się na profesji rad ewangelicznych, nie dotyczy hierarchicznej struktury Kościoła, należy jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości. Rady ewangeliczne, życie konsekrowane. Rady ewangeliczne w ich wielości są proponowane wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania czystości w bezżenności dla królestwa, obowiązek ubóstwa i posłuszeństwa. Profesja rad ewangelicznych w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół jest znakiem charakterystycznym życia poświęconego Bogu. Stan zakonny ukazuje się zatem jako jeden ze sposobów przeżywania bardziej wewnętrznej konsekracji, która opiera się na chrzcie i polega na całkowitym oddaniu się Bogu.
W życiu konsekrowanym wierni za natchnieniem Ducha Świętego decydują się w sposób doskonalszy iść za Chrystusem, poświęcić się umiłowanemu nade wszystko Bogu oraz dążąc do doskonałej miłości w służbie Królestwa, głosić w Kościele chwałę świata, który ma przyjść oraz być jego znakiem. Wielkie drzewo o licznych gałęziach. Wyrosło niby na drzewie, które się cudownie i bujnie rozkrzewiło, na roli pańskiej zdanego przez Boga zalążka rozmaite formy życia samotnego lub wspólnego, rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają to, co służy zarówno pożytkowi ich członków, jak i dobru całego ciała Chrystusa. Już od początku byli w Kościele zarówno mężczyźni, jak i niewiasty, którzy chcieli przez praktykę rad ewangelicznych z większą swobodą iść za Chrystusem i wierniej Go naśladować, prowadząc na swój sposób życie Bogu poświęcone. Wielu spośród nich z natchnienia Ducha Świętego prowadziło życie pustelnicze lub tworzyło rodziny zakonne, które Kościół chętnie objął swą powagą i zatwierdził. Biskupi powinni zawsze starać się rozpoznawać nowe dary życia konsekrowanego powierzane przez Ducha Świętego jego Kościołowi. Zatwierdzanie nowych form życia konsekrowanego jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej. Życie pustelnicze. Pustelnicy nie zawsze składają publicznie profesję trzech rad ewangelicznych, ale przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata. Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła, którym jest osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu oddał swoje życie, ponieważ jest on dla niego wszystkim. Na tym polega to szczególne powołanie, by na pustyni właśnie w walce wewnętrznej znaleźć chwałę ukrzyżowanego. Dziewice konsekrowane. Począwszy od czasów apostolskich, dziewice chrześcijańskie powołane przez Pana, by poświęcić się Mu w sposób niepodzielny, w większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa dla Królestwa Niebieskiego. Wyrażając święty zamiar wierniejszego pójścia za Chrystusem, dziewice zostają poświęcone Bogu przez biskupa diecezjalnego według zaaprobowanego obrzędu liturgicznego oraz mistycznie poślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu i włączone w służbę Kościoła. Przez ten uroczysty obrzęd, consecratio virginum, dziewica staje się osobą konsekrowaną, transcendentnym znakiem miłości Kościoła do Chrystusa, eschatologicznym obrazem tej niebieskiej oblubienicy i przyszłego życia. Obok wspomnianych form życia konsekrowanego, stan dziewic obejmuje kobiety żyjące w świecie lub mniszki, które poświęcają się modlitwie, pokucie, służbie braciom i pracy apostolskiej, stosownie do ich stanu i do odpowiednich charyzmatów ofiarowanych każdej z nich. Dziewice konsekrowane mogą się zrzeszać, by wierniej wypełniać swoje postanowienie. Życie zakonne. Życie zakonne powstały w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na wschodzie i praktykowane w instytutach kanonicznie erygowanych przez Kościół, różni się od innych form życia konsekrowanego przez swój aspekt kultowy, publiczną profesję rad ewangelicznych, życie braterskie prowadzone we wspólnocie, świadectwo dawane w zjednoczeniu z Chrystusem i Kościołem. Życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła. Jest ono darem, który Kościół otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako trwały stan życia osobie powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych. W ten sposób Kościół może ukazywać równocześnie Chrystusa i rozpoznawać się jako oblubienica Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych formach zmierza do tego, by było znakiem miłości Bożej wyrażonej językiem naszych czasów. Wszyscy zakonnicy, podlegający lub niepodlegający władzy ordynariusza, należą do współpracowników biskupa diecezjalnego w jego misji pasterskiej. Zakładanie i misyjne rozszerzanie się Kościoła domagają się obecności życia zakonnego w jego różnych formach od samych początków ewangelizacji. Historia odnotowuje wielkie zasługi rodzin zakonnych w krzewieniu wiary i formowaniu nowych kościołów od starożytnych instytucji monastycznych przez zakony średniowieczne, aż po współczesne zgromadzenia. Instytuty świeckie. Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają się przyczynić do uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz. Przez życie całkowicie i doskonale poświęcone temu uświęceniu, członkowie instytutów uczestniczą w misji ewangelizacyjnej Kościoła w świecie i jakby od strony świata, gdzie ich obecność jest zaczynem do wzmocnienia i wzrostu ciała Chrystusa. Ich świadectwo życia chrześcijańskiego zmierza do układania spraw doczesnych po Bożemu i przepajania świata mocą Ewangelii.
Przez święte więzy przyjmują oni rady ewangeliczne i strzegą między sobą wspólnoty i braterstwa zgodnie z własnym świeckim sposobem życia. Stowarzyszenia życia apostolskiego. Obok różnych form życia konsekrowanego istnieją stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie bez ślubów zakonnych realizują własny cel apostolski stowarzyszenia i prowadzą życie braterskie we wspólnocie zgodnie z własnym sposobem życia. Dążą do doskonałej miłości przez zachowanie konstytucji. Wśród nich są stowarzyszenia, których członkowie podejmują rady ewangeliczne według ich konstytucji. Konsekracja i posłanie. Zwiastować Króla, który przychodzi. Człowiek, oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany mu już przez chrzest, poświęca się w ten sposób głębiej służbie Bożej i oddaje się dla dobra Kościoła. Przez stan konsekracji Bogu Kościół objawia Chrystusa i pokazuje, w jak przedziwny sposób działa w nim Duch Święty. Zadaniem składających profesję rad ewangelicznych jest przede wszystkim życie swoją konsekracją. Ponieważ jednak na mocy samej konsekracji poświęcają się na służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć szczególny udział w działalności misyjnej. W Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy odkupienia. Wierniej iść za Chrystusem i naśladować Go wyraźniej, ukazywać Jego wyniszczenie, oznacza być głębiej obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą tą węższą drogą, pobudzają swoim przykładem braci oraz dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo temu, iż świat nie może się przemienić i ofiarować się Bogu bez ducha błogosławieństw. Zarówno gdy to świadectwo jest publiczne, na przykład w stanie zakonnym, jak również prywatne czy nawet ukryte, przyjście Chrystusa pozostaje dla wszystkich konsekrowanych początkiem i światłem ich życia. Ponieważ lud Boży nie ma tutaj trwałego miasta, to stan zakonny ukazuje także wszystkim wierzącym dobra niebieskie już na tym świecie obecne, jak i daje świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu, zyskanemu dzięki odkupieniu przez Chrystusa, oraz zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i chwałę Królestwa Niebieskiego. Z ustanowienia Bożego są w Kościele wśród wiernych święci szafarze, których w prawie nazywa się także duchownymi, pozostałych nazywa się świeckimi. Są także wierni należący do jednej i do drugiej kategorii, którzy przez profesję rad ewangelicznych poświęcili się szczególnie Bogu i w taki sposób służą posłaniu Kościoła. Chrystus posyła swoich apostołów i ich następców, aby głosili wiarę i rozszerzali Jego królestwo. Daje im udział w swoim posłaniu. Otrzymują oni od Niego władzę działania w Jego osobie. Pan uczynił Piotra widzialnym fundamentem swojego kościoła i powierzył mu jego klucze. Biskup kościoła w Rzymie, następca świętego Piotra, jest głową kolegium biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem całego kościoła tu na ziemi. Papież cieszy się z ustanowienia Bożego najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzą duszpasterską. Biskupi ustanowieni przez Ducha Świętego są następcami apostołów. Każdy z nich jest widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoim kościele partykularnym. Biskupi przy pomocy prezbiterów swoich współpracowników i diakonów pełnią misję autentycznego nauczania wiary, sprawowania kultu Bożego, przede wszystkim Eucharystii i rządzenia kościołem jako prawdziwi pasterze. Do ich funkcji należy także troska o wszystkie kościoły razem z papieżem i pod jego zwierzchnictwem. Ponieważ właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie. Świeccy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa, coraz bardziej z Nim zjednoczeni, pomnażają łaskę chrztu i bierzmowania we wszystkich wymiarach życia osobistego, rodzinnego, społecznego i kościelnego. Urzeczywistniają w ten sposób powołanie do świętości, do której są wezwani wszyscy ochrzczeni. Dzięki swej misji prorockiej świeccy są też powołani i do tego, aby we wszystkim pośród wspólnoty ludzkiej byli świadkami Chrystusa. Dzięki swej misji królewskiej świeccy mają moc zwyciężania w sobie i w świecie panowania grzechu przez wyrzeczenie się siebie oraz przez świętość życia. Życie konsekrowane Bogu charakteryzuje się publiczną profesją rad ewangelicznych, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół. Człowiek oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany mu już przez chrzest w stanie życia konsekrowanego, bardziej wewnętrznie poświęca się służbie Bożej i oddaje się dla dobra całego Kościoła.